jesteśmy w Niemczech, na winnicy. Akurat to jest winnica gatunek Riesling. Jesteśmy przy pracach letnich, podnosimy druty. Proszę zauważyć, że mamy dwie pary drutów, które nam trzymają w ogóle całe te wszystkie pędy w środku, prawda? Po jednej i po drugiej stronie. Tu w tym wypadku nawet widać następne grubsze druty, na które jeden drut jest dolny drut, do którego jest przywiązany taką gumową linką krzak. Natomiast drugi drut to jest ten drut, na którym się opiera nasze pozostały pęd wcięty na styczniu, powiedzmy. Proszę zauważyć, tutaj jest taki przypadek, w którym ten krzak nam obumarł. Jest tutaj jeden pęd, powiedzmy, idzie od dołu. To trzeba koniecznie zachować. W tym celu mamy sznurek. Oczywiście musimy tak wiązać, żeby tego pędu nie złamać. I wiążemy sobie tego pęd do góry, żeby on nam ewentualnie dał początek następnego krzaka. Po prostu jest tak, że zdarza się po prostu, że krzaki tak samo zapadają na różne choroby i też czasami obumierają. Tutaj jakbyśmy w ogóle tego nie robili, to byśmy po pewnym czasie, wiemy, Państwo, którzy winnice mają, to wiedzą, jak to jest, nie moglibyśmy nawet wejść w ten rządek, pomiędzy te rządki tutaj, które tutaj są, prawda? Dlatego my druty podnosimy tak jakby wraz ze wzrostem, one już tu raz były podwieszone, dlatego że po wyciągnięciu, po związaniu, powiedzmy w marcu, te druty są, te dwa druty i tamte dwa są całkowicie opuszczone i zawieszone tutaj nisko. One później wraz ze wzrostem krzaka, z pojawieniem się pierwszych pędów, one są podnoszone i do góry przewieszane. Dzieje się tak około 2-3 razy w ciągu sezonu. To znaczy, jak się widzi, że po prostu zaczynają tu w okolicach nawet tych winogron czy coś, zaczyna to rosnąć, my musimy to podnosić. Po co to robimy? Robimy to po to, po prostu, żeby w razie wiatru nam się te pędy nie połamały. Wiadomo, że jak przyjdzie burza, to się zdarza. Także jeżeli te pędy są po prostu w tych drutach, się nic nie stanie, wiatr nam nic nie złamie. Nie wolno jeszcze, proszę zauważyć, tu ja tnę sznaberutę. To są, nie wiem jak to po polsku wytłumaczyć, ale to są pędy, które nam z poprzedniego cięcia mamy tutaj dwa, powiedzmy, pędy, prawda? Z tych łóz wyrastają świeże zielone pędy. Od momentu wygięcia tego gięcia, to wszystko to są sznaberute. Ja, powiedzmy, w tej chwili to się tak nie tnie jak kiedyś, ale kiedyś stary winiarz mówi, że ojciec mu zawsze mówił, że właściwie od tego wygięcia wszystkie te pędy nad tymi liściami były wycinane, prawda? No my tu tak nie robimy, bo to by za długo czasu zeszło, dlatego wycinamy tylko co niektóre. No to na przykład jest pęd, który wyrasta z pnia. O, proszę zauważyć. I tam jest nawet taki krótki czopek zostawiony. Jego spróbujemy zawsze tu włożyć pomiędzy te druty, żeby on nam był, on będzie rósł w następnym roku. Będziemy mieli tutaj być może jak się utrzyma, piękny pęd do cięcia, powiedzmy, na następny rok. Wtedy będziemy mogli to całe obciąć, zostanie ten pęd i będziemy mieli na następny rok ładne po prostu łodzie. Jeszcze trzeba uważać na następującą sprawę, mianowicie nie wolno, ja tu się spotkałem z takimi przypadkami, nawet Polacy, którzy to dosyć często przyjeżdżali, po prostu wycinali po prostu, cięli tutaj ze środka, o tak na przykład, te zielone pędy, które tutaj są. Absolutnie tego pod żadnym pozorem nie wolno robić. One mają iść do góry, idą do góry, ten drut będzie przewieszony później tutaj, drugi tutaj, powiedzmy, i później przejedzie maszyna, jak on będzie oczywiście wyrastał już ponad, wtedy maszyna to ładnie, czy traktor ładnie to po prostu utnie. Państwo się przyjrzą, jak ja to robię, do końca rządka już nie jest daleko, także proszę zobaczyć, to są w środku. W środku wyrastają z pnia, je wkładamy do środka, absolutnie. Idziemy dalej. Takie usuwamy.
jakieś połamane, dlatego że tutaj później się robią różne choroby z tego i jakieś grzyby, także to możemy zostawić, sznaber, rusie, ale ona rośnie nam w środku. Proszę pokazać, jak wygląda na przykład winnica w tej chwili. Tutaj może stanie. Proszę zobaczyć. I przejdziemy do końca i będzie widać, jak jest po zrobieniu tego, prawda? Idziemy dalej. Na berutę wycinamy, to wkładamy do środka, połamane liście jakieś, one nam później, ten nam rośnie poziomo, z tego nic nie będzie, usuwamy. Przewyższamy o jeden wyżej. Wkładamy do środka, są różne szkoły, ja już widziałem u takich już nawet, którzy w ogóle nic nie cieli, w ogóle nie pracują z nożyczkami, prawda? Sznaber, ustedek. Idziemy dalej. O, oczko wyżej. Idziemy dalej. Oczywiście to wszystko trzeba robić na wyczucie, dlatego że jak popada deszcz na przykład i jest słońce bardzo duże, także to zaczyna bardzo szybko rosnąć i trzeba po prostu mieć to pod stałą kontrolą, prawda? Są też gatunki winogron, które idą nam ładnie strzeliście do góry, a są takie, które idą po bokach, na przykład burgundy wszelkie. Także tu mamy wtedy problem, ale to wszystko da się zrobić oczywiście, prawda? Ta winnica jest dosyć młoda, mam też takie nieprzyjemne. One wyrastają ze środka, spróbuję je włożyć do środka, żeby nam ładnie rosły. Cięcie tych boków tutaj, tych takich wystających, powoduje to, też to, że jest większe nasłonecznienie. Jak również wiadomo, że teraz wszystko jest zmechanizowane, to później te opryski łatwiej wchodzą w krzak po prostu. Tutaj tak samo jest oprysk robiony. Proszę zauważyć, że ta ścieżka jest też czysta w miarę. I u dobrych winiarzy te winnice są bardzo zadbane. Tu jest sznaber, usuwamy, przewieszamy wyżej, patrzymy, czy nam tu coś nie wystaje. Ładnie chowamy to w druty, będzie nam ładnie strzeliście szło. Proszę zobaczyć, tu jest typowo do ucięcia, ona jest właściwie na końcu naszej łozy związanej w tamtym roku, znaczy w tym roku, powiedzmy w marcu, na końcu ucinamy. Tu to samo, ucinamy. Tu proszę bardzo, jest to samo, też na końcu łozy, ucinamy. Wtedy większa siła jest włożona po prostu w rozwój kiści i po prostu, no mówię, tak samo jest nasłonecznienie i jest po prostu, nam to wszystko lepiej rośnie. Tak samo tutaj proszę. Chowamy to wszystko. Na końcu jest, właściwie to jest na przedostatnim oczku, tu jest ostatnie oczko, to idzie do góry, ale to też utniemy. Tutaj patrzymy, ucinamy. Tu mamy początek naszego rządka. Mówię, to jest gatunek Riesling, jest 10. Jest 10 czerwiec, także to tak wygląda w tej chwili. Z tego nic nie będzie, usuwamy. Proszę zobaczyć teraz, jak to powinno wyglądać po przejściu. Ten rządek jest już, powiedzmy, skończony. Nic więcej tu nie robimy. Natomiast ten następny będzie do robienia. Czyli my to wszystko musimy schować po prostu w druty, a te sznaberute, które nam wyrastają na końcu łus naszych, po prostu usuwamy. Może pokażmy jeszcze tutaj winnicę, którą wcześniej robiliśmy. To jest winnica Dornfelder. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Ona już jest dużo wyższa. Wszystkie te łozy są, czy pędy są w drutach po prostu schowane. To już jest dosyć wysoko, bo one dosyć wysoko urosły. Prawdopodobnie dzisiaj, czy powiedzmy jutro, to będzie musiało, te całe, powiedzmy, czubki musiały będą być obcięte z tego powodu, że jak będzie wiatr, one już są za wysokie, zawsze się mówię, jeszcze raz powtarzam, jeżeli my tu coś robimy przy tych krzakach, nie wolno nam ucinać z pnia wyrastających zielonych pędów, bo to one nam posłużą, takie 3-4 powinny być, one nam będą potrzebne do następnego, na następny sezon, żeby dalej ten krzak się po prostu rozwijał.